Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 54, o ile się nie mylę, odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym się zabrać za zadania, które nie mają poziomu, czyli dokończyć sobie te wyścigi u Wegelbudów oraz jeszcze trochę pograć w Gwinta i zabrać się za zadanie Starzy Znajomi. Będziemy musieli ugrać jeszcze, ograć Vernona, ale najpierw pościgamy się konno, ja już jestem tutaj na miejscu, pogadajmy z tym mistrzem wyścigów. Chcesz wziąć udział w kolejnej gonitwie? No pewno, stary, tylko czemu to aż 100 kosztuje? Chciałbym ścigać się jeszcze raz. Świetnie, wyścig niebawem się zacznie. Twoim przeciwnikiem będzie wicehrabia Romer dosiadający kanikuły. Wicehrabia ściga się inkognito, więc proszę o dyskrecję. No dobra, spoko. Dobrze, to zacznijmy ten wyścig. No to że się odliczył, stary. Trochę tak... O kurde, Geralt, jedź, Geralt. Na szczęście ci nasi przeciwnicy dosyć łatwo się gliczują na tych wyścigach. Można to łatwo wykorzystać, jak się ma na przykład słabe siodło. Czy to jest ta sama trasa? Bo ja już nie pamiętam. To jest chyba inna trasa. Czy mi się już... O, ale ładny zachód słońca, o kurde. Najładniejszy chyba jak do tej pory w tej grze. Chyba inna trasa. No, nie jechaliśmy tutaj, albo ja już mam... Albo ja już mam sklerozy. Nie, no wyznacznik, bez kitu, obozowisko bandytów. Czyli faktycznie ścigaliśmy się chyba na innej trasie. Chociaż z kolei to miejsce kojarzę. Już sam nie wiem, no ale dobra, mniejsza z tym. Wygrajmy wyścig? Nie, tu była tablica ogłoszeń, to ja tu byłem. Okej. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, poblokować trochę dziada. Kurde, wkurzę się jak mnie wyprzedzi centralnie na samym końcu, no. Blokujmy go, blokujmy go. Dobra, przyspieszmy teraz, okej. No i powinniśmy już dojechać na metę bez problemu. W sumie łatwe te wyścigi, wam powiem. Można łatwo przeciwnika właśnie zablokować. I tak naprawdę jest już wtedy po wyścigu. Bo on nie ma nas jak wyprzedzić po prostu. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. Chwała zwycięzcy! Ale to epicko brzmi. Geralt na płotce. Brawo. Gratuluję wygranej w pięknym stylu. Mam cię zapisać na następny wyścig? Widzę, że mamy wzmocnione Yuki. Dobra, lećmy z kolejnym. Chcę spróbować jeszcze raz. Cudownie. Niech będzie. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie... Luca Wegelbud. Kuzyn panicza Alberta. Na sukubie. Jest czarną owcą rodziny, ale jeszcze nigdy nie przegrał gonitwy, więc stał się kimś w rodzaju tutejszego czempiona. No dobra, i pewnie podejrzewam, że jak jego pokonamy, to zadanie się zakończy. Jeden, dwa, trzy, start! Stary, ty lepiej nie licz, bo ci coś to nie wychodzi. Widzicie, oni się tu na samym starcie gliczują tak jakoś dziwnie, blokują się tak jakby. Dzięki czemu łatwo można... A bez kitu są inne trasy, bo zobaczcie, że też linia jest innego koloru. Poprzednio była niebieska. Pamiętam, że pierwsze wyścigi była pomarańczowa, a teraz jest zielona. Także faktycznie jest inna trasa. Kurde, jakąś gęś jeszcze przejechałem. Ale dobra, trudno. Kij w tą gęś. Najważniejsze, żeby wygrać. I musiała się oczywiście zepsuć pogoda, nie? A tak ładnie było. Czekajcie, bo coś mi się... Kurde, zepsuło mi się. Czemu trasa mi nagle zniknęła? Co jest? Zobaczcie, no bez kitu. Geralt, przyspiesz, przyspiesz, przyspiesz. Coś się trasa zepsuła, wyłączyła się ta... trasa się wyłączyła. No gdzie tu się jedzie? Ja pierdzielę. Jakie to jest nieintuicyjne. Geralcik, jedź. Że jest, nie wiem, teraz tutaj? Nie, źle pojechałem, no poważnie. Ja pierdzielę, no żarty jakieś. O Geralt, przyspiesz, przyspiesz. Ja pierniczy. Może skróćmy trochę drogę. Serio? No jeszcze gorsze to nawigowanie trasy.
Cóż, więcej szczęścia kolejnym razem. Mam cię zapisać na następny wyścig? Ej, no ale come on, no... Jak można tak zrąbać nawigację na wyścigu? No kurde, skąd miałem wiedzieć, gdzie mam jechać? Ja pierdzielę, dobra, zapiszmy jeszcze raz. Co to miało być? Chcę spróbować. Dobra, pomijmy te dialogi tam. Wiesz, pierdzielił. Zawodnicy w siodłach, odliczam do trzech. Jeden, dwa, no to było beznadziejne ze strony gry, serio. Tempo, tempo! No kurde, no totalnie, no nie, no i ten się jeszcze nie zaciął na starcie. No to było totalnie zrąbane, co to miało być? Pokazało mi totalnie źle trasę. No bo ja jestem jakiś niedorozwinięty i nie wiem, nie umiem zobaczyć, gdzie mam jechać. Bo rozumiem, że my tu najpierw robimy kółko, a później jedziemy w lewo. No dobra, teraz będę wiedzieć. Ale kurde, nie wiem, no mam nadzieję, że teraz mi lepiej tą trasę pokażę, bo to było naprawdę durne ze strony gry. No jak ktoś gra w to po raz pierwszy, to było nieintuicyjnie zrobione strasznie. No ale dobra, oho, jeszcze bandyci. Nie, no jeszcze mnie będą atakować, no żartujecie sobie, panowie? To nie w tym momencie. Ja tu się teraz ino ścigam. Blokujmy go, blokujmy go. Dobra, przyspieszmy. Dobra, i teraz tędy, okej. Chyba jadę dobrze. Ej, no i teraz działa, zobaczcie. Teraz mi normalnie pokazuje. Wtedy się po prostu coś zacięło, niestety. No ale dobra, mniejsza z tym. Teraz powinniśmy dać radę. Teraz mówię, no wiem, gdzie mam jechać, bo wtedy to faktycznie pokazywanie tej trasy się trochę zrąbało. Dobra. Ale teraz już raczej powinienem wygrać. Szkoda, że nie za pierwszym razem. Ale już trudno. Nie muszę zawsze wygrywać za pierwszym. Ej, no ale żebym teraz nie przegrał. Geralt, przyspiesz. Ja pierdzielę. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy to. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda. Jakbym teraz przegrał, to bym się zirytował. Na płotce. Chwała zwycięzcy! No i pytanie, czy to już koniec zadania? Wspaniały wyścig. Gratuluję wygranej. No co za zwycięstwo! I chyba tak, zadanie zakończone, okej, okay, dostaliśmy, widzę, nowe siodło. Geralt z Rivii, jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazu uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Okej, okay, dziwo, Tasak nas wzywa. Wiadomość od Tasaka. Wiedźminie, doszło mnie słuch o twoim zwycięstwie w gonitwie Wegelbudów. Taki talent nie powinien się marnować. Przeciwnie, powinien się rozwijać, a za ten rozwój należy go sowicie wynagrodzić. Jeśli jesteś zainteresowany, bądź to rozwojem, bądź wynagrodzeniem, zapraszam na spotkanie w mojej miejscówce Tasak. Ciekawe. Widzę, że zadanie jest kontynuowane. Porozmawię z Tasakiem o liście. No dobra, to możemy to zrobić. Tylko czekajcie, gdzie jest znacznik szybkiej podróży? Tutaj, dobra. W takim razie możemy polecieć do Tasaka. Chociaż wiecie co, przypomniało mi się, że my przecież zabiliśmy jego kilku ludzi. Ja nie wiem, czy to może z tym nie jest powiązane jakoś, że on będzie nam chciał coś zrobić. Chociaż tak z drugiej strony, chyba nie, no. Nie wydaje mi się. No ale jest to trochę logiczne. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nic nam nie zrobi. Znaczy no, najwyżej my jego ubijemy i tyle. Dobra, polećmy do tego Tasaka, zobaczymy co on chce. Chyba, że chce nam zaproponować jakieś giga ultra podziemne wyścigi. To by było fajne w sumie. A właśnie, czekajcie, bo miałem przejrzeć jeszcze te siodła dla płotki. Moment, gdzie to jest tutaj? Co ja dostałem? 50 wytrzymałość. 70 wytrzymałość. Dawaj mi to. Nice, dobra. A tu mamy jeszcze pojemność juk wierzchowca. Juków, przepraszam. Dobra. Okej, to załóżmy sobie. No i zobaczmy, co ten Tasak chce. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj, jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Pierwszy słyszę. Kurwa, co za wieśniak. Palio to nocny wyścig ulicami miasta. Kiedyś każda dzielnica wystawiała zawodników, teraz jest trochę inaczej.
Będziesz ścigał się z jokejami od Bedlama i Roivena, ale wierzę, że jesteś lepszy od nich. Zgoda. Będę się ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawiedź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. Aha, bo to już. No dobra. Rozwala mnie też, że w tej grze zawsze każde zadanie, coś się dzieje w tych zadaniach. Kurde, bo to już bez kitu. Honor. Ktokolwiek wygra, prócz nagrody zdobędzie szacunek. Nie mogę gry zapisać, mam problem. Przygotujcie się! Start! Dobra, dobra, bo powiem wam, że trochę na spinie jadę. Zapiszmy gry. Nie mogę zapisać gry. Niedobrze, ale dobra, dostałem lepsze siodło. Więc powinno siąść, kurde. Jestem ciekaw, czy coś mi gry zacięło. Pierwszy raz od dłuższego czasu. No mam nadzieję, że to siądzie. Kurde, jeszcze jakiś potwór. Co mnie teraz potwór obchodzi? Mogę zapisać grę? No nie mogę, kurde, to jest problem. No ale dobra, jedźmy. Oni tam, widzę, dosyć blisko mnie się trzymają. Najgorzej, że ich jest dwóch. Gdyby był jeden, to jeszcze jakoś tam na spokojnie bym ich wyjaśnił. Pytanie też, gdzie jest meta w zasadzie? Ja nie wiem, czy ten... Aha, te metry mi się pokazują do checkpointa, a nie do mety. Dobra. No to niedobrze. Oni zostali trochę w tyle, więc może ja sobie trochę regeneruję wytrzymałość. No jest trochę spina, wam powiem. Ale kurde, bo ja tu nie mam jakich poblokować też. Geralt, jedź, jedź, jedź. Dobra, dobra, na faście, come on. No nie mogę gry zapisać, no denerwuje mnie to trochę. Dobra, dobra, tu jest w miarę wąsko. Także można było to wykorzystać. O, tu mamy nową tablicę ogłoszeniową. Ej, 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 oszukisto! Nie jedzie się tak. Ej, oszukał! No come on! Dobra. Nie, 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 kurde, Geralt, przyspiesz. No i tyle. Życzę więcej szczęścia za rok. Powiedzcie, że miałem tam zapis. Ja chciałem to wygrać, no. Kurwa, mać. Mogłem sobie wystrugać jokeja z drewna i pomalować bejcą. Byłby lepszy niż ty. Mówi się trudno. No mówi się, kurwa, mówi. Tak to już jest w interesach. Raz na wozie, raz pod wozem. Straż świątynna! Chodu! Wypierdalam stąd. Przez jakiś czas nie wchodź mi w drogę. Kurde, nie tak to miało być. Zadanie zakończone. No ale ja nie chciałem... Kurde, chciałem to wygrać. Czy ja mam zapis przed tym? To jest dobre pytanie. Poczekajcie, wczytaj grę. Punkt kontrolny. Szybki zapis. Mam przed pogadanką z Tasakiem zapis. To wiecie co, moi drodzy? Może w takim razie ja tu zrobię cięcie i spotkam się z wami, jak ja ten wyścig po prostu wygram. Także, no cóż, widzimy się za chwilę. Tasak, ty cię werbował. Gratulacje. Teraz wolniej. Daj dzioba, Geralt! Nie? No to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Bierz, kurwa! Nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj! Straż świątynna! Chodu! Trzeba stąd wypierdalać! Dzięki, Geralt! No i dobra, moi drodzy, jak widzicie, udało mi się wygrać ten wyścig. Przyznam, że to było proste w miarę. Wystarczyło po prostu... tak naprawdę wystarczyło wyczuć odpowiednio, kiedy, wiecie, na chwilę galopować, czyli w sensie puścić tego shifta i poczekać na regenerację wytrzymałości płotki i właściwie tyle. I dostałem aż 700 koron za to. Mega dużo pieniędzy. I dostałem też jakieś rzeczy dla płotki, czekajcie. Gdzie te rzeczy? Zobaczmy. Aha, próg paniki wierzchowca. No dobra, załóżmy sobie. Nic lepszego chyba nie dostałem więcej, okej.
No dobra, moi drodzy, to co? Z tego co widzę, to zadanie już zakończone. Udało nam się już te wyścigi konne wszystkie powygrywać. To teraz chciałbym się zabrać za granie w Gwinta, właśnie starzy znajomi. Wygrałem unikatową kartę od Vernona. I to też właśnie zamierzam teraz zrobić. Także teleportniemy się do niego. Aha, bo Vernon jest o dziwo tutaj, w karczmie jakiejś tam, okej. Dobra, to lećmy do niego. Myślałem, że on dalej w tym obozie przesiaduje. A nie, on tutaj siedzi, okej. Nie do wiary. Czekajcie, on jest jakoś na górze. Dobrze mnie to prowadzi? Geralt, witaj! No podejdź, mój drogi, nie wstydź się. Przepraszam, ale przyszedłem tu, bo... Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Ale kto czeka? Na górę. Aha, to jakieś w ogóle ukryte rozgrywki w tego Gwinta. Co jest? Wiedźmin Geralt. Właśnie na górę, szef już czeka. Że co? A czemu to aż tutaj... O co chodzi? Geralt! Jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na... Aha, bo ja przypadkiem rozpocząłem to zadanie spisek. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj Falka planowała zamach na króla Vridanka i wszczęcie rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Zapraszałeś, to jestem. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Roż? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. A teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy udowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już złudzeń. Martwy Radowid to wolna Temeria. Niby jak. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zanudzać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Triss i Yennefer. To powinno cię najbardziej interesować. Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Roż. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez Pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. Wtajemniczyliście redańskiego żołnierza w zamach na redańskiego króla? Widzisz, nawet wśród redańczyków wielu nie zgadza się z polityką Radowida. A kiedy nawet prości żołnierze zauważają, że coś jest nie tak, to znak, że trzeba działać. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temerii i całej północy.
Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Geralt. No dobra, tylko ja chciałem zagrać w Gwinta z Vernonem. Poczekajcie, ja nie chcę robić tego zadania. Ja chcę zagrać teraz właśnie w Gwinta, a dopiero później zabrać się za to zadanie spisek. Dzięki, że zgodziłeś się pomóc. Im szybciej się z tym uwiniesz, tym lepiej. Dzięki, że... Kurde, i niestety nie mogę. No dobra, moi drodzy, to w takim razie mała zmiana planów. Zabierzemy się za to zadanie spisek. Tak, jeszcze się wywalę na schodach, jeszcze zginę na schodach. Pozdrawiam. Rugi po góry smocze, nie znajdziesz lepszej. No ja ci wierzę, ja ci wierzę. Dobra, idziemy, moi drodzy, stąd. Proszę się przesunąć. Dobra, i my musimy teraz właśnie z tym rydzańskim łącznikiem pogadać. Okej, no tepniemy się gdzieś tam bliżej tego miejsca. Skorzystamy sobie ze znacznika. Dobra, nie chciałem się za to zadanie zabierać. Chciałem na nie poświęcić osobny odcinek, no ale widzicie, że z Vernonem o Gwincie nie mogę w tym momencie pogadać, więc no podejrzewam, że musimy właśnie zrobić to zadanie i dopiero wtedy będziemy w stanie właśnie pograć w tego Gwinta z Vernonem, więc... Zabierzmy się za to zadanie spisek, a później się zobaczy. Mam nadzieję, że ono nie będzie jakieś specjalnie długie. No ale też tak jak mówię, no to nie było w moim planie, żeby za nie się dzisiaj zabierać, więc na pewno całego zadania spisek dzisiaj nie zrobimy. No chyba, że się okaże jakieś bardzo krótkie, to wtedy spoko. Szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział Wizimir. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przejazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. No dobrze. Znajdź wóz szewca, okej. Honor i ojczyzna! Czekajcie, to rozumiem, że w tą stronę. A tędy dam radę przejść? Powinienem tu dać radę wskoczyć chyba, dokładnie, okej. Dobra, to ruszajmy tam na miejsce w takim razie. 200 metrów nie jest jakoś dużo. Mam nadzieję, że znajdziemy ten wóz faktycznie i że ten chłop tam będzie, albo przynajmniej, że jakieś tam wskazówki dostaniemy, bo ten szewc to jest, rozumiem, generalnie z tego co pamiętam przynajmniej, co mówił Vernon Dijkstran, to jest ten informator. No dobra, no to przydałoby się go znaleźć faktycznie. Nie wiem, czy robię dobrze, że wykonuję to zadanie, bo ono oczywiście będzie mieć pewnie poważne konsekwencje w przyszłości. Nie wiem, czy jest to dobra decyzja, że ja je wykonuję, czy nie. No, ale chcę wam pokazać oczywiście jak najwięcej zawartości tej gry. Dobra, czekajcie. Gdzie ten cały wóz jest? Szczerze mówiąc, ja tu nic nie widzę. Aha, tutaj, dobra. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. No dobra, jedyne co, to mogę tutaj jakieś stafy znaleźć. Oho, wargi. Kurde. Proszę tak bez ostrzeżenia mnie chodź tu, wilkuś. Proszę mnie tak bez ostrzeżenia nie atakować. A właśnie, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Zmieniłem sobie miecz stalowy.
na nowigradzki długi miecz chyba, bo miał aż 30 obrażeń więcej. Ale ktoś przegazował za oknem. Bo miał aż 30 obrażeń więcej od tego naszego legendarnego miecza. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie, a potem wlókł go po ziemi. Okej, nie wiem czemu te składniki z psów, to psie sadło mi się tak podświetla. Takim pyłkiem, jakby to było jakieś istotne. Okej, no ślady gdzieś tędy prowadzą. Ale gdzie jest właściciel tego buta? Oho, będzie jak w tym filmiku. Oddawaj tego buta, frajerze. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. But? Coś mi Dobra, mówi... Dobra, Geralt, już nie powtarzaj tego samego 3 razy, już to słyszeliśmy. No i co, tędy? Czekajcie tutaj. Nie widzę tych śladów zbytnio. Ale dobra, chyba idę dobrze. Jakoś w tą stronę. Może zapiszmy grę. A ten co tu robi? Kaloszek. Żółty, ładny. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły. Jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. No dobra, dzięki stary za pomoc. Okej. Dobra, i tu gdzieś mamy znacznik wejścia, tylko jak ja się tam dostanę, to chyba nie jest od tej strony, czy jest? Nie, tu mamy tylko jakiś jedwab. Dobra. Czekajcie, musimy się dostać na górę. Od złej strony podszedłem. Musimy jakoś tutaj. O, jest i jaskinia, okej. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z tymi trollami. O tyle też dobrze, że nie zjedli tego szewca. No i też mamy pewność, że to szewc, no bo kazali mu te buty robić, więc mamy przynajmniej pewność, że to jest ten nasz człowiek. Wow! Zbroja wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia, proszę bardzo. Okej, zupełnym przypadkiem. Ale jak o... Dobra, pogadajmy z nimi. A mi się to z Hobbitem kojarzy. Alar! Kto inny mógłby uczyć trolle przeklinać? A to niespodzianka. Geralt? No, kapela! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie!
siada na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Ognie ma. Rog nie ma. I bok nie ma. Zrobi buty, to pójdzie. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta, dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. Dla Boga też? I dla Roga? Dla wszystkich, po dwie pary! Niech idzie. Tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z was równe chłopy. Trzymajcie się. Masz podejście do broni, nie ma trochę. Powinieneś się postarać o dzieci. Dzieci to nie trole. Poza tym wiedźmini są bezpłodni. Widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej jesteś cierpki jak zgniła kapucha. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roż i Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Geralt. Wiem, że masz dużo na głowie zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej? Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemię Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują szewców? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego szewca nad Talara. Tak, jasne. Wątpisz? Byłeś szpiegiem, a teraz współpracujesz z Dijkstrą i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt, naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Na przykład? Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. No trzeba przyznać, że chłopaki nieźle się dobrali. Talara to się w ogóle w tej jaskini najmniej spodziewałem. W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi. A ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego.
ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. Bywaj. I powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. No dobra, także się udało i widzę, że zadanie spisek zakończone, okej, także nie było ono jakoś bardzo długie, fajnie, że udało nam się je skończyć. Myślałem, szczerze mówiąc, że będziemy brali jakoś trochę więcej udziału w tym całym spisku, w tym zamachu na Radowida, ale okazuje się, że jednak nie, okej. Chociaż on sam Dijkstra nam obiecał, że my nie będziemy króla bezpośrednio zabijać, tak? Było to oczywiście fajne nawiązanie do wątku z Wiedźmina 2. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, no to w takim razie w następnym odcinku będę chciał się na pewno zabrać znowu za to zadanie Gwinty, starzy znajomi. Przydałoby się je w końcu wykonać. A później, no to zobaczymy. No tak, te dwa zadania są na Skellige. Tam nas jeszcze nie było. Może jakieś zlecenie wiedźmińskie ewentualnie. Tu widzę jakiś poziom 15. Okej, to będzie można sobie wykonać. Bo tak, zadanie główne mamy poziom 16 sugerowany. Także myślę, że wszystkie zadania poniżej właśnie tego poziomu można sobie jak najbardziej zrobić, czyli na pewno to jedno zlecenie, tu mamy jeszcze też na poziom 16 coś, to też będzie można się za to zabrać. No dobra, moi drodzy, zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję tak czy siak, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Na razie!